Robert Lewandowski strzela jak natchniony. We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów kapitan reprezentacji Polski czterokrotnie pokonał bramkarza Crveny Zvezdy Belgrad, a ja razem z Adamem Godlewskim w kolejnym odcinku Gadamy zastanowimy się, gdzie są granice możliwości Roberta Lewandowskiego. Panie Adamie, no to co, kiedy Robert przestaje strzelać? Miejmy nadzieję, że nie wyhamuje co najmniej do finału przyszłorocznych Mistrzostw Europy, bo Robert w takiej formie to przynajmniej teoretycznie jest gwarant nie tylko jego świetnych osiągnięć indywidualnych, ale też i awansów reprezentacji Polski w tym dosyć dziwacznym turnieju rozrzucanym po całej Europie. Biorąc pod uwagę fakt, że Robert mógłby grać w tej chwili główną rolę w filmie Szybcy, Wściekli i Natchnieni, potrzebował niespełna kwadransa, żeby wbić te 4 bramki, to ja nie sądzę, żeby był jakikolwiek sufit nad nim. To jest Liga Mistrzów, absolutnie nie wolno deprecjonować klasy Crveny Zvezdy. To był przeciwnik, któremu bardzo zależało, żeby pokazać się na tle Bawarczyków, a oczywiście chcieć, a móc, to jest wielka różnica. Robert naprawdę tej jesieni zachwyca, biorąc pod uwagę, że ma już 31 lat, co oczywiście nie jest wiekiem weterana przy obecnym rozwoju medycyny, ale jednak nie jest też już młodzieniaszkiem. Lewandowski, że ci przerwę, nie dokończył tego meczu, został zdjęty z boiska w końcówce. Może jednak trener Bayernu powinien zostawić go do ostatniego gwizdka sędziego, może jeszcze ten jego dorobek strzelecki byłby bardziej imponujący. To byłoby logiczne rozwiązanie, zważywszy na to, że Robert jest pożeraczem rekordów, jest na nie łasy. Ja odnoszę wrażenie, że on nie tylko nie zadowala się każdym kolejnym, tylko jeszcze bardziej uzależnia, nawet chyba był Robert sam uprzejmy stwierdzić, że się uzależnia od goli i tych kolejnych rekordów. Tylko pytanie, jakie były też ustalenia przedmeczowe, tego nie wiemy. Nie szedł od razu po zdobyciu tego 4. gola, jeszcze kilka ładnych minut był na murawie, nic nie wchodziło, więc być może trener Bayernu uznał, że i tak dał show, a w weekend kolejny ważny sprawdzian, kolejne ważne spotkanie i będzie tego Roberta wypoczętego przynajmniej przez te, czy mniej zmęczonego te kilkanaście minut, których mu nie dał w spotkaniu z Crveną Zvezdą, będzie potrzebował. W każdym razie Robert Lewandowski w tej rundzie absolutnie nie ma much w nosie, jest świetnie dysponowany i fizycznie, i psychicznie. Uśmiecha się chyba częściej niż kiedykolwiek wcześniej i to nie tylko z tej racji, że tak często strzela, jest pogodzony ze sobą. Nie zakochany w sobie wzajemnością, ten etap już ma dawno za sobą, natomiast dla mnie jest to ewenement na skalę światową, że po 6,5 roku od momentu, kiedy on się zameldował w ścisłej światowej czołówce, pakując czteropak Realowi Madryt na poziomie półfinału Ligi Mistrzów, czyli już wtedy był piłkarzem ze ścisłej światowej czołówki, napastnikiem na pewno, on po takim okresie jest w stanie jeszcze robić postępy, a nigdy wcześniej nie widziałem w grze Roberta aż tyle lekkości, łatwości, finezji, fantazji. Tak jakby przekroczył pewną barierę spięcia. Robi to jak natchniony. Nie powiem, że od niechcenia, bo to wszystko wynika z ciężkiej pracy, ale jaki trzeba mieć potencjał, jaką skalę w sobie zakodowaną, żeby na dystansie, już w dorosłym życiu tak naprawdę, tak mocno poprawić rzuty wolne, dojść do perfekcji w rzutach karnych, a w tej chwili jeszcze bawić się w narciarza i to nie tylko między Słoweńcami na Stadionie Narodowym, gdzie mijał po 4 rywali niczym tyczki slalomowe, ale też i widzę mistrzu, gdzie nie oszukujmy się, skala trudności jest wyższa niż w kwalifikacjach Mistrzostw Europy, zwłaszcza tych ostatnich, gdzie reprezentacja Polski nie bardzo miała z kim przegrać, a i tak w Lublanie jej się to udało. Robert Lewandowski strzela z dystansu, strzela z rzutów wolnych, świetnie drybluje. Widzisz gdzieś rezerwy jeszcze u tego piłkarza, jakiś aspekt gry, w którym Lewandowski może być lepszy?
Mówimy o najbardziej rozpędzonym napastniku świata w tym momencie, o absolutnym numerze jeden wśród dziewiątek światowych, więc nie wiem, czy nawet nie byłoby nie taktem szukanie cech gorszych, czy nawet tylko rezerw. Wydaje się, że dzisiaj osiągnął absolutne optimum, doprowadził swój sposób gry do perfekcji, tylko że tak jak już powiedziałem wcześniej, wydawało się, że to jest taka maszyna na niemiecką modłę, doskonale skonstruowany karabin maszynowy do strzelania, a tej jesieni dodał coś ekstra, właśnie ten luz, lekkość, łatwość, swobodę, więc wcale nie będę zaskoczony, że facet, który potrafi się rozwijać po 30 w tym kierunku jeszcze zaskoczy świat. Mogę tylko żałować i bardzo tego żałuję, że ten popis niewiele ponad 14-minutowy nie nastąpił 6 listopada, kiedy Bayern Monachium rozgrywał poprzednie spotkanie w Lidze Mistrzów, bo gdyby to był wtedy z Olympiakosem Lewandowski zanotował taki kwadrans, to miałby znacznie większe szanse na to, żeby znaleźć się bardzo wysoko w plebiscycie, prestiżowym plebiscycie France Football, którego stawką jest złota piłka, a tak to może się okazać, że troszeczkę za późno finiszował, niezwykle efektownie, ale nieco za późno, bo dzisiaj jest na ustach wszystkich mediów w Polsce, w Niemczech, ale i w Europie i na pozostałych kontynentach również. Za naszymi plecami Stadion Narodowy, gdzie reprezentacja Polski rozgrywa swoje mecze. Już za parę dni losowanie grup Euro 2020. Jaka jest wymarzona grupa Adama Godlewskiego? Na dzisiaj, biorąc pod uwagę to, jak nasza reprezentacja grała w kwalifikacjach, to każda grupa, niezależnie od tego, jak łatwo było się dostać na ten turniej, będzie dla biało-czerwonych grupą śmierci. Nie oszukujmy się, nasza drużyna jest niedokończona. Nawet w spotkaniu z notowanym na koniec 9. dziesiątki światowego rankingu Izraelem, to ta powtarzalność trwała na takim satysfakcjonującym poziomie, trwała godzinę, potem się to wszystko posypało ze Słowenią. Gdyby nie było teatru jednego aktora, tego pierwszoplanowego, czyli Roberta, który robił co chciał i tak naprawdę w pojedynkę strzelił drugą bramkę, a przy trzeciej bez niego to koledzy mogliby tylko pomarzyć o przedostaniu się na pole bramkowe Jana Oblaka. Dużo jest na pewno do poprawienia, dlatego nie odbieram wszelkich szans i nadziei kibicom przede wszystkim, bo w jednym aspekcie drużyna budowana przez Jerzego Brzęczka przebija zespół Adama Nawałki, mianowicie w tym, co oczywiście jest nieco nieoczywiste, że ja z tego na tym buduję swój optymizm. A chodzi mi mianowicie o to, że drużyna Adama Nawałki osiągała apogeum na koniec kwalifikacji, zwłaszcza było to widoczne w eliminacjach rosyjskiego mundialu, a potem było już tylko gorzej, zwłaszcza po laniu w Kopenhadze w meczu z Danią. Natomiast zakładam, że drużyna Jerzego Brzęczka może grać tylko lepiej, jeżeli najbardziej rozpędzony napastnik świata do tej pory w ogóle w kwalifikacjach zdobył tylko 6 goli, a u Nawałki strzelał dużo więcej i w ogóle wygrywał klasyfikację snajperów zarówno przed Euro 2016, jak i przed Mundialem w Rosji, no to oznacza, że ten Robert też może być tylko lepiej wykorzystywany w drużynie Jerzego Brzęczka, więc tak naprawdę zanim zaczniemy się szczególnie emocjonować, kogo trafimy i czy na przykład z pierwszego koszyka najlepsi byliby Niemcy, a z trzeciego Szwedzi, bo oni nie są tak techniczni jak Hiszpanie i Portugalczycy, i tego pewnie będę życzył, będę ściskał kciuki, żeby ta skala trudności nie była taka wielka, bo niestety gdybyśmy wylosowali Hiszpanów i Portugalczyków, to nawet przy spodziewanej poprawie zakładałbym trzymeczowy scenariusz. Trzecie miejsce też może dać awans, to pamiętajmy o tym też. No tak, to na tym polega też, mówiąc delikatnie, niedoskonałość regulaminu w Mistrzostwach Europy, natomiast niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, kogo wylosujemy i przed losowaniem, i po losowaniu
zalecam czynność wszystkim kibicom reprezentacji Polski wspólną, mianowicie pomódlmy się, żeby trener Jerzy Brzęczek znalazł sposób, żeby Robert Lewandowski był takim ostatnim skutecznym terminalem, jakim jest w Bayernie Monachium, takim jakim był w reprezentacji Adama Nawałki, bo to jest właściwie nasz w tym momencie, nawet jeżeli nie jedyny, to najważniejszy sposób na to, żeby myśleć o tym, żeby odegrać jakąś rolę w Mistrzostwach Europy i rozegrać tam więcej niż 3 spotkania. A losowanie grup Mistrzostw Europy 2020 na początku adwentu, więc to doskonały okres, żeby się pomodlić nad losem naszej kadry. My widzimy się już po losowaniu grup, bierzemy do ręki mapy i zastanowimy się, jak tu i gdzie pojechać, żeby na żywo obejrzeć mecze Polaków.